Dzień dobry, Jacek Szopiński, witam w drugiej kawie. Dziś moim gościem jest Katarzyna Pawłowska, mistrzyni świata fryzjerów. Pani Kasiu, no bardzo się cieszymy, gratulujemy. W ogóle ten początek stycznia, w ogóle styczeń, początek roku taki pozytywny. Polacy, turniej czterech skoczni, pani Katarzyna mistrzyni świata, po prostu pasmo nieustających sukcesów. Zwyciężyła pani w kategorii awangarda damska, koloryzacja i strzyżenie. Tak jest. To ja proszę teraz na ludzki język to jakoś przełożyć. Co to takiego jest? No przede wszystkim tam chodzi o właśnie bardzo fantazyjne kolory. Co zresztą widać na załączonym obrazku, tak? I o precyzję strzyżenia. To strzyżenie musi wyglądać bardzo mocno technicznie. To strzyżenie musi naprawdę odbiegać od tego, co robimy na co dzień w salonie. A, czyli takie trochę wariactwo. Nazwij tak w dużym skrócie. W dużym skrócie trochę wariacji. Czyli rzeczywiście awangarda, coś tak. Innego niż na co dzień. Tak, tak, tak. To myślę, że ciekawe, bo raczej chyba nie było żadnych takich spotkań, że sędziowie rzeczywiście oglądali to, jak pani to robi, to wszystko online chyba się odbywało. Tak, wszystko tak? Odbywało się online. Wyniki właśnie przez to, że odbywało się to online, trochę się przesunęły w czasie, bo miałam mieć taką niespodziankę na 25 grudnia. Ale była na 1 stycznia. Była na 1 stycznia, więc też wybrali sobie bardzo fajny moment. No to wszystko właśnie musiało być przesyłane do jury, które jest rozsiane po całym świecie. Były jakieś specjalne wymogi, mówię techniczne, co do rejestracji tego pani wyczynu konkursowego, bo pewnie można by, nie wiem, jakieś można by coś oszukać, coś zakombinować, czy jakoś było to zabezpieczone? Znaczy, każdy miał takie same możliwości. Wysyłaliśmy jedynie zdjęcia. Jedynie i aż, bo te zdjęcia musiały być wysłane w określony sposób, one musiały być na określonym tle, z określonej strony, to były 3 zdjęcia z różnej strony, nie można było sobie tej główki, nie wiem, położyć. I przepraszam, na podstawie 3 zdjęć jury zdecydowało o tak istotnej kwestii jak Mistrzostwo Świata? To była bardzo istotna kwestia, jak najbardziej. I te zdjęcia musiały być wykonywane przez profesjonalistów, że oni mogli właśnie sobie pod... rozdzielczość odpowiednia, żeby to można było do pojedynczego włosa także zobaczyć. Także z jednej strony niby nam było łatwiej ze względu na to, że zdjęcia, tak? Ale potem luzik w domu, prawda, tutaj, czy w warsztacie, przepraszam, w salonie, siedzę sobie i działam bez stresu. Ale jednak był ten stres, bo od samego początku roku zeszłego trenowaliśmy to na czas. To było bardzo duże przedsięwzięcie, bo na żywo mieliśmy to robić w przeciągu pół godziny. Więc te moje treningi polegały oprócz tego na tym, że muszę precyzyjnie to obciąć, precyzyjnie zafarbować, że zafarbowanie takiej główki miało wpływ potem na strzyżenie, bo ja musiałam oddzielić odpowiednie elementy tej fryzury i tak je zafarbować, że podczas strzyżenia te elementy dopiero się pojawiały. Wymiana rozrządu w Audi to pikuś przy tym. Szczerze mówiąc, no, tak, z tego, wiadomo, zależy dla kogo co, prawda? Dla niektórych właśnie to strzyżenie jest takie bardzo ciężkie do zrobienia. Trochę szkoda, że nie możemy tego pokazać, ale pewnie na pani profilu jest, gdzieś tam są wszystkie zdjęcia mm-hmm. mniej więcej jak to wyglądało. A gdy pani mogła opisać mniej więcej trochę, co tam było, jakie były kolory i jak to było cięte? W ogóle inspiracją był znak nieskończoności, ósemeczka, można się tam jej dopatrzeć. I kolejną rzeczą, którą wymyśliła nasza trenerka Kamila Skalska, było oko, które miało zahipnotyzować naszych jurorów, które miało patrzeć na nich. Na włosach oko zrobione? Tak. Tak, tak, tak. Które się wyłaniało i patrzyło się właśnie na jury. Trochę horror. Troszkę horror i proszę sobie wyobrazić, że przez cały ten rok trenowania co chwilę, która z nas znalazła jakieś oko gdziekolwiek w sklepie, to zaraz sobie wysyłałyśmy te oczy i po prostu tylko oko, oko, oko. Wszędzie te oczy na nas patrzyły. Działane było na żywym organizmie czy na... Na główce treningowej. Główce treningowej, czyli nie na modelce, tylko nie na modelce, na ale to też ma swój cel, ponieważ te główki treningowe musiały mieć specjalne oznaczenie OMC, czyli tej właśnie federacji, która to wszystko organizuje, bo ilość włosów nawet musiała się zgadzać, żeby każdy miał równe szanse. Kto to liczy? Nie, po prostu to musi być konkretna główka kupiona, żeby właśnie była oznakowana przez nich i wtedy I każdy są, ma równe szanse. To nie są naturalne włosy, tylko kozie. Przepraszam.
Kozy się strzygą, więc nie cierpią. Człowiek się naprawdę dowiaduje tutaj niesamowitych rzeczy. Ja wprawdzie, jak Państwo zapewne widzą, z fryzjerami mam ograniczony kontakt, więc z tego też powodu ja pytam Panią Katarzynę o takie rzeczy, które być może są oczywiste, ale dla mnie nie. Pani Katarzyno, tak, kozie włosy. Nie mogę z tymi kozimi włosami na razie. Potrzebne są po prostu białe włosy, które nie były rozjaśniane, żeby były jak najzdrowsze. I takie białe włosy potem się... Kwestia, jak ten kolor tam usiądzie na tym, to wszystko jest chyba... To chyba wszystko jest ważne. No i chyba najtrudniejsze jest jeszcze zafarbowanie tak tych włosów, bo tam było dużo takich czarnych elementów, żeby jeszcze bardziej te kolorowe kolory, które były pomiędzy, były widoczne, żeby były tak to jakby na tle. Pełna tęcza, tak? Dużo kolorów, otoczona właśnie czarnymi włosami i żeby zafarbować na czarno i żeby te białe się nie zafarbowały w międzyczasie, no to tak było 2 dni samego farbowania przed mistrzostwami tej jednej główki. No to, i to tak można? Bo to nie trzeba także to zafarbować w ramach tej... Czy był rozumiem określony czas na wykonanie tej pracy, zrobienie tych 3 zdjęć i... Nie było czasu, można było sobie to robić nawet cały miesiąc, no ale wiadomo, że te włosy też, prawda, pracują, następnego dnia już by to nie wyglądało tak samo. Na Mistrzostwach Świata stacjonarnie też można mieć zafarbowaną tą główkę, no bo to jest taki niezliczony czas, który poświęcamy na to, że samo strzyżenie się już wykonuje i modelowanie na czas. Okej, to teraz muszę mi jeszcze powiedzieć, co daje taki tytuł Mistrzyni Świata? No to, że Pani sobie to pewnie zawiesi na salonie, to ja tutaj Katarzyna Pawłowska, Mistrzyni Świata, zapraszam. To się przekłada jakoś na popularność? Myślę, że na popularność też, ale moim takim przede wszystkim priorytetem było to, żeby pokazać innym fryzjerom, że naprawdę mogą się ode mnie uczyć, bo jestem szkoleniowcem i na tym mi najbardziej zależy. Aha, budowanie wizerunku jako osoby biegłej i szkolącej innych do celów. Pedagogiczne trochę, no dobrze, dobrze, dobrze. To przejdźmy teraz do zagadnień ogólnofryzjerskich. Ja rozumiem, że tegoroczny, zawsze okres między świętami a Sylwestrem to jest dla fryzjerów zarobienie po kokardę. Tym razem chyba było trochę inaczej, co? Znaczy, ja tego tak nie odczuwam. U nas w salonie zawsze jest stabilnie, zawsze jest taka sama ilość osób, tylko tyle, że po prostu no niektórzy chorowali, więc wpadali w okienka wolnych terminów. No bo teoretycznie przecież nie mogło być żadnych imprez typu bal sylwestrowy i tak dalej, i tak dalej. Tak. Czyli też teoretycznie no, panie, może i panowie też, którzy szykują się na taki bal, mogliby sobie odpuścić, ale to się nie zdarzyło. Nie zdarzyło się, no bo są jeszcze strzyżenia, są jeszcze koloryzacje i faktycznie w Sylwestra tym razem koloryzowałyśmy. Nie czesałyśmy, ale koloryzowałyśmy. Czyli jednak mimo tego, że było jakoś trochę inaczej, to ludzie chcieli jakoś zaznaczyć ten dzień, że on jest taki wyjątkowy, tak? Tak, tak, tak. No proszę bardzo. Nie będę pytał o podziemie fryzjerskie, bo nie wypada, bo to są informacje tajne łamane przez poufne. Ale za to zapytam o to, co teraz się nosi na głowie, już żebyśmy weszli w ten klimat ogólnofryzjerski. No ja myślę, że tęcze. Jednak i to oko. Tęcze i oko. I oko. Ja myślę, że to będą trendy 2021. Powiem szczerze, Pani Katarzyno, na ulicy trochę niewiele widać osób tak kolorowych włosowo jak Pani, więc... Wśród moich klientek jest ich więcej. To może ja ich po prostu, może ja nie chadzam tymi ścieżkami, co Pani klientki. Denerwowała się Pani czekając na wyniki, na werdykt tej szacownej instytucji? Bardzo się denerwowałam, a jeszcze bardziej, co mnie bardzo zdziwiło, denerwowałam się w trakcie właśnie, jak żeśmy się spotkały tą moją drużyną i robiłyśmy tą pracę, bo myślałam sobie, że właśnie nie będzie takiego stresu, bo nie robię tego na żywo. Ale jednak był ten stres, bo pomyślałam sobie o tych wszystkich dniach, o tych nocach nieprzespanych, kiedy ja trenowałam gdzieś tam do pierwszej w nocy, kiedy w międzyczasie gdzieś tam między klientkami też zajmowałam się tymi główkami i to jest naprawdę masa godzin treningów i jak sobie o tym wszystkim pomyślałam i o pieniążkach, które wydałam też na to, żeby się do tego przygotować, bo takie główki kosztują, jedna głowa potrafi kosztować nawet do 1000 zł. Także... A ile się takich główek używa? Dużo. I one takimi wielkimi kartonami do mnie przychodziły. Mówię, dzień dobry, koleżanki. Z tych biednych kóz strzyżonych.
No, ale w trakcie właśnie lockdownu miałam z kim porozmawiać, poukładałam sobie je dookoła i mogłam jeszcze również trenować i czesać. Bo potem taka główka raz użyta już do niczego się więcej nie nadaje, czy można jakiś odzysk jeszcze zastosować? Ostatnio zaczęły moje uczennice strzyc je bardzo, bardzo krótką maszynką, więc czyli jeszcze po prostu coś tam, jeszcze można z tego wydusić. Potem się jakoś utylizuje te włosy, te kozie zużyte, zafarbowane, coś się z tym robi? Normalnie się wyrzuca do kosza, tak czyli jak nie ma salonach. Jakichś specjalnych wymogów, żeby to jakoś, nie wiem, do sanepidu oddawać, nie, czy cokolwiek. Nie. Rozumiem. Znajomi trzymali kciuki? Rodzina, znajomi? Oj tak, bardzo. Chociaż ja cały czas wszystkim w salonie i rodzinie powtarzałam, tylko żebym była w pierwszej dziesiątce, żeby się udało do tej pierwszej dziesiątki, no bo to jest skala światowa, to już naprawdę tyle fryzjerów, więc chociaż ta pierwsza dziesiątka. A tu proszę bardzo, cyk. To był ogromny szok. Ale to rozumiem, że to oczywiście nie jest Pani ostatnie słowo. No oczywiście, że czyli co tam dalej nastąpi, jeszcze co się będzie działo? Bo przypuszczam, że jakieś kolejne zawody w strzyżeniu i koloryzacji awangardowej będą się odbywać. Tak, będą się odbywać. Mam nadzieję, że już będzie to stacjonarnie, bo właśnie chciałabym pokazać. Nadzieję to mamy wszyscy, natomiast może z tym być różnie. Może być z tym różnie. No tym razem Mistrzostwa Świata mają się odbyć w Japonii w tym roku. Więc byłaby to fajna wycieczka. Stacjonowa wycieczka niezła, faktycznie kawałek drogi. Japonia droga. Ale mamy kolegę, który pisze książki o Japonii, to w razie czego on tam podpowie, gdzie tanie hamburgery są, czy coś tam, czy różne inne historie. Pani Katarzyno, nie pozostaje mi nic innego, jak jeszcze raz pogratulować, ucieszyć się jeszcze raz z Panią, no i życzyć kolejnych wielkich sukcesów w strzyżeniu i koloryzacji. Katarzyna Pawłowska, mistrzyni świata fryzjerów w kategorii awangarda damska, koloryzacja i strzyżenie, była moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.